Witam was, moi drodzy. W zasadzie to chyba sobie zrobimy teraz jakieś misje. Ostatnio czyściłem mapę. Nie, tej misji nie zrobię, bo ja nie wiem, o co chodzi z tymi świeczkami. Zresztą nie mam czasu na takie coś. Trzeba było przeczytać tak naprawdę tą kartkę pieprzoną i człowiek by wiedział, co zrobić. Udaj się do winnicy. 48 level, ja mam 47, więc będzie ciężko. Spróbujmy. Wiedźmińskie zadania są urocze. Tu gdzieś będzie drogowskaz. Fiu! Podkacz szybciej! Obawiam się, żeby wciula robi. Tu był drogowskaz. Dobra. Dalej. No dobra, zgubiłem się. To akurat moja wina. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tutaj dojechać. Pięknie. Gdzie mam iść? Mapo, powiedz mi. Tu. Dobrze. Tam też pójdę. O ile się gra wczyta. Na mapę zerkę, mówię, co to tam jest, a tam kufelek, no takie coś znajomego było jednak. Coś co znam. Kufelek jak najbardziej. Idź kurde, habeto. A tu byłem kiedyś, na dole. Ale ona nie może szybciej naprawdę w tych terenach tak zasuwać? No ale... Zmiana. Tak? O co chodzi? A po cóż bym Wiedźmina wołał? Żeby o wieści z książęcego dworu rozpytać? Mam problem z potworem. A, to ty wystawiłeś zlecenie. No słucham, mów, o co chodzi? Wpierw, proszę waszmości, ustalimy pewne zasady. Nie przypominam sobie, żebyśmy przechodzili na ty. I z racji ogromnej różnicy stanów między nami, raczej do tego nie dojdzie. Dlatego oczekuję, że będzie mnie waszmość tytułował Monsieur de Bourbon. O ty chamie. Posłuchaj mnie uważnie, kolego. Różnimy się nie tylko stanem, ale i tym, że ja mam na plecach srebrny miecz, a ty nie. Czy to jasne? Będę cię tytułował jak zechcę i albo się z tym pogodzisz, albo twój problem z potworem zostanie nierozwiązany. Co za tupet! Złożę skargę do waszego cechu. Tak? Zaadresuj ją na dział obsługi klienta. Kermoren. Kedwen. A teraz mów, zanim się rozmyślę. Słucham. Ach, Nordlingowie i ich maniery. Dobrze, miejmy to szybko za sobą. Coś zalęgło się w mojej winnicy. Aha, znaczy będę musiał przygotować olej przeciw cosiom. Słucham? Potrzebuję więcej informacji. Gdzie to coś widziano? Czy są świadkowie? Ciała do obejrzenia? W tym rzecz, proszę waszmości, że nikt tego potwora nie widział. Słyszymy go tylko, takie jakby chroboty i piski. Ciał też nie ma. Ludzie znikają bez śladu. A tak konkretniej, kto dokładnie zginął, jeśli można spytać? Ostatnio jakiś parobek, zdaje się. Czy pomimo ogromnej różnicy stanu, jaka was dzieli, zapamiętałeś może jego imię? Nie. Musicie porozmawiać z moją żoną. Ona żyje z plebsem w lepszej komitywie. Nie ma jej teraz, bo pojechała z wizytą do matki, ale wkrótce wróci.
takim razie skąd dochodzą te dziwne dźwięki? No, zewsząd. Ale Jesus. Najwyraźniej słychać je w piwniczce na win. Znaczy potwór ma pewnie siedlisko gdzieś pod ziemią. Co? A kiedy są najgłośniejsze? W nocy. Dokładnie tak jak przed laty, gdy waliły się budynki. Wtedy też zajmował się tym fachowiec, ale słuch o nim zaginął. Starczy już tych pytań. Proszę powiedzieć wprost, bez kręcenia. Bierzecie to zlecenie, czy nie? To zależy od tego, na jaką nagrodę mogę liczyć. Łoty kiecioł, skubie, chamie jeden. Fuck. Bez przesady. Nie poszło. Dobra, zjedziemy troszeczkę. Bez przesady. Co za typek, no. Ty chamie jeden. Ogrodowy. No. Już prawie enter używałem. Zgoda. Dobra. Przyjmuję zlecenie. Najpierw się tu rozejrzę, a potem chciałbym porozmawiać z panią de Bourbon. Dobrze, dam znać, jak tylko wróci. A tymczasem... O, klucz do piwnicy. Tylko proszę nie dotykać beczek z winem. Co za cham jeden. Mógłbyś jumpnąć? Ciężko, ciężko na służbie z pustym brzuchem. Otworzyłem ci piwniczkę, chłopie. Mój no dobrze. Rozejrzyjmy się. Ktoś tu chlał i to grubo. Naczynia. Coś je zrzuciło z półki. Może jakiś wstrząs. Co ty, kurde, za wstrząs widzisz? Ktoś tu walił, kurde, drinki. Kurde, jakąś... Co tu jasne? Grubo. Szczury. One raczej nie porywają. O kurde. Widzieliście jaki kurde winiacza? O! Winiacza jakiego chapnąłem sobie. Ta piwnica jest duża, nie? Ja gdzieś tu jeszcze mogę iść. E ty kurde, mój Aradzi, gdzie jest? Tunel? W końcu coś widać. Fuck, bym tam spadł. Kikimory? Ale tutaj? Klif jest. Pokaż co umiesz. O Jezu, nie bij mnie. O Jezu, zlała mnie. Zdzira mała. Źle stoję. Dobrze, nie ma tej dużej. Zdziro. Oła. 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 Ale duża przyjdzie, czuję to, że przyjdzie. Uciekam. Mój koniec u góry. Właśnie, a właśnie, to ja muszę brać mutageny całe. Coś tu jeszcze wkurzonego jest. Kiedy przyjdzie ta duża? Kiedy przyjdzie ta duża? Nie potrafiłem wyjść. Oj, a to jakbym zszedł? No, tu coś jest dużego. No nie lej mnie, przecież ja jestem Wiedźminem. No co ty głupi jesteś. Głęboki ten tunel. Tu jeszcze jedna. No nie! Ej, bo mi się coś popsuło, kurde! Coś mi się popsuło od tej walki. Jak to się naprawiało? No. Można przenosić, a ja klikałem jak debil swojego czasu. Co, kółeczko? O kurde! To będzie mnie tam czekał potworek na dole, wiecie? O nie! Ale piznął, Zirella. Nie będę unikał przed takimi
Spieniaczkami. Zdobyłem jakieś buty, kurde, ninjów. Może lekkie to są? Wszystko na ciężką zbroję idzie, dlaczego? Nie mogę już mutagenować się, czujecie to? Bo umrę. Dam radę przebić się na drugą stronę. No i wielka zdzira tam jest. Stan gry został zapisany, najważniejsze. Jaki mam miecz? Stalowy. To nie chcemy stalowego. Gdzie to duże bydle? O, boję się! O kurde. O kurde. O kurde. Te małe jakby tu przeszły, byłoby fajnie. Mogę już? Mogę, dobra. Ale się uspokoiłem troszkę. O nie! Ole mi piznął, ham! Dobra, uciekamy. Uciekamy. Gdzie to moje miejsce na ucieczkę? Dobra, jest. Jestem bezpieczny? Nie, tu nie jestem bezpieczny. Dobra, tu jestem bezpieczny. Oni mnie z... A czemu ja umieram? Trochę mnie oszukali, wiecie? Ale ja naprawdę umieram. Możemy coś zżar, co? Da się coś tu zjeść? Czekajcie, czekajcie. Trochę się przestraszyłem, naprawdę. To nie jest śmieszne. R. Żremy wszystko, kurde. Takiego głodnego wiedźmina to jeszcze nie widzieliście. Jajo. Dobra. Dobra, kamy. Teraz wam pokażę. O, oh, fuck! Odbyt mu! A, grubasa muszę. O, jeszcze tego małego. O, nie bij mnie! Ej, kurde! Ten się, kurde, cyka mnie teraz. Dobra, zginął ham. Chodź tu, grubasie. Wojownik. Kurde, pluj sobie, kiedy chcesz. To chyba był największy problem, nie? Ale mutageny tutaj bierzemy. Ale to wylęgarnia, kurde, chamów. Się bałem. To nie robota Kikimor. Te korytarze wykopało coś znacznie większego. Coś o grubych, szerokich pazurach. Fuck. Jaja Kikimor. Lepiej je zniszczę, zanim jajcą wylęgną się młotem. Ale jestem mistrzem niszczenia, kurde, jajców. Czekajcie, może... A to ja też mogę? Nie. To nie robota Kikimor. Te korytarze wykopało coś znacznie większego. Idę dalej. Ale się boję, naprawdę. Ja tak nisko muszę schodzić. Zaraza. To jesteś ja i lada moment mogą się wypluć młode. Co o ty? Nie zdążą. Drugi galarcie, galarcie. To nie robota Kikimor. Wiem. Te korytarze wykopało coś znacznie większego. Coś o grubych, szerokich pazurach. Czyli co? Dobra. I naprawdę tutaj już nic więcej? Ale będzie to... nie robota Kikimor. No właśnie, to samo gada, nie? Cały czas. Jakby mógł powiedzieć coś innego. Ale kurde, nie, no muszę w tym kółku być cholernym. To nie robota Kikimor. Poczekajcie, bo tu jeszcze zobaczcie. Znacznie większego. Coś o grubych, szerokich pazurach. Rozbite jaja Kikimor. Coś się nimi żywi. O, fuck. I po
Co to hejty od razu? A co możesz żreć ja jaki Kimor? O o. Co to za szum? Podziemny strumień? Potwór, którego szukam, żyje pod ziemią. Kopie tunele, żywi się kikimorami. Jest duży. Bardzo duży. To nie jest... Niczego więcej nie dowiem. Pora wracać na górę. To nie jest dobra wiadomość, że on jest duży, bardzo duży przy takim ja drobnym małym wiedźminku, kurde. O. Teraz musimy stąd wyjść tylko. O fuck. Czekajcie, tędy. Bądź Geraltem z Rivii. Nie chcesz być Geraltem z Rivii, naprawdę ten. To jest ciemna uliczka taka. Ktoś cię może tam dotykać źle. No, nareszcie, stary! Zaimponowałeś mi. Aczkolwiek teraz mam dylemat. Bo idę na dół, a powinienem iść do góry. A tak ukryli tą jaskinię, że jej nie widziałem. Bogowie! Co to ma znaczyć? Płacę za zabicie potwora, a nie demolowanie majątku! Ten majątek sam się sypie. To przez tunele. Jak ich szybko nie wypełnicie, budynek się zawali. Tunele? Ale skąd tam się wzięły tunele? Wykopało je jakieś duże stworzenie. A przy okazji w tunelach zabiłem trochę kikimor i zniszczyłem ich jaja. Ta przysługa nie będzie pana kosztowała wiele. Jaja kikimor? Tak, oczywiście. Pochwalam. Rzecz jasna, zapłata się należy. Pani de Bourbon, jak mniemam. Podobno wie pani coś o zaginionym parobku. O Jean-Lucu? Tak. Poszliśmy doglądać tegorocznych sadzonek, co się podgryzało. I wtedy usłyszeliśmy takie dziwne dźwięki. Jean-Luc poszedł sprawdzić, co to. I już nie wrócił. Mogłaby pani opisać, jak wyglądał ten Jean-Luc? Wysoki, dobrze zbudowany, czarne włosy. Kochanie, skup się. Każdy chłop jest dobrze zbudowany, bo w polu robi. Chodzi o znamiona, cechy charakterystyczne. Nie, ale nosił na szyi wisiorek srebrny. Srebrna biżuteria? U parobka? To był prezent. Zdaje się, tak mi przynajmniej mówił. To mi powinno wystarczyć. No to na co czekacie? Do dzieła! Robota czeka! No, milady, puszczamy się troszeczkę, co? Nieładnie. Ciężko. To, żeby mi tak kiepsko nie szło. Może sobie odpocznę, co? Żeby dramatyzmu nie wprowadzać w tą rozgrywkę. Daleko muszę z buta iść? Córa, słyszałem hama. Powinienem się nauczyć szybciej przełączać między właśnie kuszą a tymi bombkami moimi zarąbistymi. To by mi ułatwiło życie i to grubo. Ktoś tu grzyby zostawił. Chleb jest bardzo czerstwy. Leżał tu dość długo. Badamy okolice. Rundka honorowa i lądowanie. O. Ślady stóp. Dwoje ludzi. Kurde, w krzaczą ryśli? Skubaniutcy, o. Ślady rozdzielają się. W tym miejscu kobieta zawróciła. A mężczyzna szedł dalej. Tutaj wiodą tropy mężczyzny. Jean-Luc Picard, gdzie jesteś? Tu Enterprise. Jean-Luc. Widzę jaskinię. Duże, głębokie ślady. Cholera jasna! To będzie na mnie polowało. Połamane drzewa.
coś się przez nie przetoczyło. To będzie ten... Szalej. No. Tylko one kopią korytarze i poruszają się w taki sposób. I widzę jaskinię i do niej idę. Ej, wiecie co? Ja myślałem, że przechytrzę grę, ale... zostałem przechytrzony ja. No przecież jak Charlie, to chyba tu tylko, nie? Dobra, poszukam znaków na niebie i ziemi. Jestem ciekaw. Kurde, nie do tej jaskini poszedłem. Nie dało się przechytrzyć tej gry. Trop prowadzi do jaskini. Zejdźmy. Łasz, matko. Łasz. Szarlejko. O kurde. O kurde. Widzieliście, ile stafów po kolesiu zebrałem? Ślady pazurów. Proste, tępe. Idealne do kopania. Cip, cip. Warto się tu rozejrzeć. Jaki kurde wiedźmin narysowany, widzieliście? Szalej, jest gdzieś blisko. Pode mną. Cholercia. To musi być legowisko Szaleja. Przywróć tu ciała ofiar, niektóre są jeszcze świeże. Czyli super. Uważać przynętę. Będę potrzebował krwi którejś z niedawnych ofiar i rosnących tych żywów. Cholera jasna, no nie mogę się czegoś wymyślić jakiegoś fajnego. Świeże zwłoki. To musi być Jean-Luc. Zmiażdżone żebra, pęknięta czaszka. Robot Szaleja, miłe częściowo nadjedzone. Leżą tu już jakiś czas. Stwórz przynętę. Kurde, bądź tu mądry, jak mam stworzyć przynętę. Czyli muszę coś zrobić, nie? Kurde, jak? Alchemia? Nie, chyba, co? Jak się przynęta na Szarleja robi? Macie pomysł? Jak się na tego... Czekajcie. Może bym znalazł, co? Gdzie jest? To nie jest hybryda chyba, co? To nie jest bestia, nie jest wampir, nie jest upiór. Kurde, tego jeszcze nie znalazłem, ale dupa zbita. A jak wezmę żurnal, to mi nie podpowie, jak pewnie. Stwórz przynętę. No kurde, nie wiem jak, stary. No chętnie bym ci pomógł, ale nie wiem jak. Nic. Mam dylemat. Ale grzyby potrzebowałem, nie? To ja, co ja muszę? Krew? No to miksturkę jakąś muszę ten wytworzyć. Tak mi się wydaje. Krew i grzyby. To jest, co to jest? Ja taki alchemik jestem, ninja, że... Zadania. Co to jest? To jest to? Trzeba to wylać w leżu. Skąd miałem wiedzieć, że to jest to? Żeby zapach rozszedł się po całej jaskini. Kurde, moi drodzy. Nie jestem alchemikiem, to nie wiem jak to się robi. Gdzie ty chcesz to wylać? Mam jakieś kropy. Ale nie ma miejsca, gdzie to wylać. Kurde, złoty naszyjnik znalazłem, ale jajca. A może bym musiał to, wiecie co? To jest bardzo trudne zadanie. Nie, ekwipunek, dobrze to było.
kurde, będzie ta mikstura. No i teraz bądź tu mądry. O. Ale tu nie będzie, bo ja potrzebuję te. O fuck, jak ja tu się nie orientuję, jak tu się pozmieniało. A ja co mam tutaj? Ulepszony kot, mięso. Ulepszony grom, to ja chętnie wezmę. Gdzie to było? A, tutaj. Ulepszona jaskółka, to jak najbardziej. I... co to by wziąć? Wziąć. Tak się mówi, nie? Kurde, mam to w łapie, ale jazda, co? Jakąś petarę jeszcze weźmiemy. Ulepszona bomba, o. Aha, ale tutaj, nie tu te bomby się okazuje. O, chyba tak będzie najlepiej. A tu coś jakiegoś speeda bym musiał mieć. Co to daje? Ale to na wampiry mam brać? Zwiększa żywotność. No to może to będzie bezpieczne, nie? Dobra. Rozpylam. O, co za smród. Kurde, ja dam sobie radę z nim walczyć? Mam lekkie obawy i trochę strach. Dygam, no. Jak przyjdzie, mnie zabije. Nie sejwnąłem nigdzie, nie? Mam nadzieję, że gra sejwuje. Udało się! Taka mała rzecz, a cieszy. Może... Chociaż co ja mu tym zrobię? No, rozlałem. No nie mam więcej, straciłem. O nie, mam, na szczęście. Charlie będzie tu lada moment. To co ja mam zrobić? Mam się cykać? Nie! Jest trochę zły, muszę wam powiedzieć. A tu jakiś kurde czerwona bestia. Pokaż pazury. Mógłbyś pluć, czy cokolwiek tam ty robisz, Charlie? Fuck. No i już po tobie. Fuck. Nie, nie tak po nim. Coś się napiłem, ale nie wiem co już mam, bo lepsze na tylko pod R ja mam, ale lipa. Ale pojechał tam. O Jezu, ale dobrze, że ten. Dobrze. Oj, chyba niedużo mu zabrałem, co? O fuck! O fuck! Chamie, co robisz? Nie wierzę, że on to robi. Czekajcie, bo mnie skupię pod N. Gromek mam pod F-ką. Wziąłem groma, czy co wziąłem? Coś się nachlałem, kurde, ja sobie pozmieniałem teraz. Jest dramat.
Tu jestem, głupcze. Muszę hasować, to będzie szedł do mnie. Cip, cip, tasz, tasz. Dobrze. Zajadź go w jaja, kurde, chama, pal się. Tak jest. Dawaj mutagen. Czy tam, jak to się tam nazywa? I zgłosić się po nagrodę. Kurde, zabiłem go. Oho, oho, trofeum. I juchy się wylało. Moi drodzy, zabiłem to zło wszelakie, co było w jaskiniach. Zapraszam na kolejny odcinek, odbierzemy nagrodę i znajdziemy sobie inny cel w życiu. Dzięki i cześć.